Halo, halo! Dzień dobry! Złoty pierścionek na szczęście. Witam 2 lutego. Witam bardzo serdecznie. Witam i zapraszam na ceremonię picia ziół z intencją. 4 pory roku. Zima. Kochani, ziółka, oczywiście kwiaty bzu czarnego. No, listek prawoślazu się znalazł i płatki kwiatów z mojego ogródka. To znaczy głównie to były róże. Było trochę nagietek, ale już ich nie ma. I oczywiście forsycja, piękny żółty kolor. Ale jeszcze muszę się tylko gdzieś znaleźć. Złoty pierścionek na szczęście. No tak to jest z tym szczęściem. Kochani, 2 lutego 2021 roku. A 2 lutego to święto w Kościele katolickim, święto objawienia Pańskiego, które zamyka cykl Bożego Narodzenia, taki cykl świąteczny. Czyli jeżeli mamy choinkę, to ją rozbieramy. Dzisiaj, no lub jutro, no tak Gabryniu, ty o tym wspominałaś. My mieliśmy taką bardzo małą tą choineczkę, taką symboliczną. Kochani, bardzo się cieszę, że jesteście, a dzisiaj intencja dla Barbary Tomaszewskiej. Basieńko, zapalam te 2 świeczki dla Ciebie. Jedna do radości. Aby ta radość była. Hop. A druga do miłości. Aby ta miłość się odnowiła. No patrz, odnowiła. Także bardzo cieszę się, że jesteś, że oglądasz, że jesteś ze mną, że piszesz komentarze. No jesteś z nami, kochana. Witam w naszym gronie. A tutaj aniołek taki dzisiaj. Od razu, tak. To tutaj, to tak już taką małą ceremonię mamy. Mamy świecę, mamy aniołka, mamy ziółka. Kochani, jak to przyjemnie na dworzu. U nas to deszcz taki siąpi. Takie jest +2. Czyli powiem Wam szczerze, że jest w miarę ciepło. Cieszę się, że w Polsce jest piękna zima. Także zimowo też tam w zimę pozdrawiamy. I jak to jest, kochani? A, może jeszcze zacznę od wschodu słońca. 7:42. A zachód 17:11. Tak, 2 lutego tak mamy. Jak to jest takie przysłowie, może bardziej, no nie, to jest bardziej powiedzenie. Umiesz liczyć, licz na siebie. I ja myślę, że w dobie dzisiejszej, w dzisiejszej sytuacji całej na świecie, umiesz liczyć, licz na siebie, licz na siebie, licz na budowanie sama sobie swojej odporności, sobie i nam najbliższym. I posłuchajcie, i to jest tak, że sami budujmy dobre informacje. Nie siedźmy, nie mówmy, o jak jest źle, jak jest niedobrze. Zawsze było różnie, ale to jest nasza interpretacja. Jeżeli widzisz, że bombardują Cię złe informacje, to po prostu wyłącz te informacje. W każdej możliwej formie, czyli budujemy my sami pozytywne informacje, pozytywne myślenie, radość, miłość, zadowolenie. No bo jeżeli nie ja, to kto? Tak, to nie ma się co oglądać na innych, że inni zrobią, inni pomogą. Nie, 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 to jest takie, wiecie, ja jestem temu przeciwna, to jest takie roszczeniowe, że wszyscy inni powinni, a ja to co? Ale przecież jeżeli nie mamy humoru, to jakie by złoto nie było, jakie złote pierścionki, no niestety nie pomoże, bo on pomoże na chwilę. A później idzie zaraz człowiekowi rośnie, jak to tak, jak dali jeden, to niech dadzą i drugi.
Albo trzeci. I zaraz się nagle okazuje, że wszystko się nam należy. Ale to nam się należy bez sensu, bo cóż nam to da? Czy zabierzemy cokolwiek na tą drugą stronę? A zostaw po sobie chociaż mały ślad tu na ziemi. Ale nie ten ślad, który mówi, ktoś będzie mówił, wspominał, a nie daj Panie Boże, jak dobrze, że odeszła. Tylko o, przykład trzeba z niej wziąć. Jak było dobrze, jak było fajnie, jak nas umiała może rozbawić, ucieszyć, pocieszyć, wesprzeć. Toż to przecież o to chodzi. Tak jak człowiek się rodzi nagi i nic ze sobą nie przynosi, ale ma duszę i ma wolność wyboru, czyli może iść z radością, może być wdzięczny, może mieć tą wdzięczność, a jak się buduje wdzięczność, to się zmienia energia. Zmienia się energia i człowiekowi chce się spać, chce się położyć i odpocząć, dziękując za dzień. A rano wstając, dziękując za noc, że się człowiek wyspał. Prawda? Zobaczcie, przecież to wszystko jest w nas. To wszystko jest w nas. I my budujemy tę energię. A jeżeli czujesz, że coś na tobie siedzi, tak jak wspominałam o tej czarownicy, weź sobie białą szałwię, zapal świecę. O, zobacz. To jest biała szałwia. Zapal świecę. I Barbaro, oczyszczamy. Oczyszczamy siebie, to teraz oczyszczam ciebie i odcinam od tych wszystkich negatywnych energii. Od tego wszystkiego, co złe, niedobre, to już się rozpływa, odchodzi, odeszło. Użyjmy właściwego czasu, to już wszystko odeszło, to już jest poza nami. Teraz budujemy siebie, zadowolonych, uśmiechniętych. To, że są problemy, to były. To teraz weźmy pod uwagę to, że kiedyś było też, czas był zadowolenia. To może teraz przyszedł czas takiego trochę smutku, ale wyciągajmy z niego wnioski. I może te dawne doświadczenia muszą nam teraz pomóc, żebyśmy się nie załamywali, żebyśmy szli do przodu, żebyśmy mówili tak, może jednak ludzie mają gorzej. Wiecie, tak jak mój ten tata, który pojechaliśmy do, no miał raka, tak, to był wyciek spod rdzenia kręgowego. I pojechaliśmy do Centrum Onkologii na Ursynowie, on starszy pan, 70-kilkuletni, i spotkaliśmy moją koleżankę. Posłuchajcie, ona, tu łysa głowa, wygolona wtedy, po naświetlaniach, tu narysowane, bo na naświetlania chyba przyjechała wtedy Magda. Tu posłuchajcie, i on wyrysowany tak na czaszce, no bo cóż, no na ogolonej głowie, bo to wiecie, to tak, jeśli człowiek widzi tych chorych, to po prostu się coś robi. I mój tata jak na nią spojrzał, to mówi, Boże, toż to młoda dziewczyna, to ja już przeżyłem tyle, to już trochę czas na mnie. Czas. A ona? Ale wiecie, wiadomość jest dobra, bo ona żyje do dziś. Mój tata odszedł po kilku latach, ale zobaczył i docenił to swoje życie, że tyle lat było różnie, ale przeżyłem i trzeba się cieszyć. Bo miał szansę. Miał szeroko drzwi otwarte i szedł. A mój tata był partyzantem, także wiecie, też może jako młody chłopak, no, była wojna, było różnie. I na pewno było ciężko. Także teraz mamy, co mamy? Może nie będę wymawiać tego słowa, co mamy. Mamy takie czasy, z którymi musimy sobie poradzić. I musimy mówić nie, jeżeli nam się coś nie podoba. Musimy wyjść z otwartym czołem. Musimy, jeżeli słyszymy negatywne informacje, wyłączmy te negatywne informacje. Niech oglądają ci, którzy to nagrywają. Niech, jeżeli manipulują, to odwracamy do nich. Wracamy tę energię, kochani. To jest właśnie przy odcięciu szałwią. Odcinamy i oddajemy to, co do nas przyszło, które jest nie nasze. Oddajemy z całą mocą. I zostajemy my sami. My sami, nasza dusza, uśmiechnięta, radosna. Umiesz liczyć, licz na siebie. Licz na siebie i wspieraj siebie. Wspierajmy siebie nawzajem.
I ten kanał, i te spotkania są po to. Codziennie byśmy się wspierali, byśmy włączali ten telefonik czy laptop i mówili: o, jest, jest, jest i Magdalena, jest i Wilczyca, jest i Gabriela, jest i Jadwiga, jest i Mariola, jest i Krzysztof i witam panie Marianie. Tak, i Marcin, który do nas dołączył wczoraj. Bardzo się cieszę, że mogłam wspomnieć i wysłałam mu linka i wie Marcin, napisałam mu, a to jest o tobie. I dziękujmy tym wszystkim, którzy byli z nami, a już ich teraz nie ma, tak jak mój tata czy moja mama. Ale nas wspierają z tamtej strony i to się czuje. Zobaczcie, zobaczcie, spójrzcie, dostrzeżcie to. Kochani, 2 lutego bardzo pozdrawiam serdecznie. I nie dajemy się. I złoty pierścionek na szczęście. I jesteśmy w sklepie, kupmy sobie coś, co poprawi nam humor. O, tak jak ja wczoraj. Posłuchajcie, taka bluza tutaj w Niemczech, pierwsza cena 15,99 euro, za 10 euro, bo akurat była obniżka. A nie wiem, jak to jest w Australii, Joanno, ile to taka bluza kosztuje? A posłuchajcie, a jak w Polsce są ceny? No bo ja w tej chwili to nie wiem, już mnie to już trzeci rok mnie w Polsce nie ma, także no nie chodzę tam na zakupy. Jak to w Polsce wygląda? To nie jest jakaś tam super jakaś firmowa, bo super jakaś firmowa to tak pierwsza cena około powiedzmy 40 euro, ale za 35, za 30 to też można kupić. Nawet bluzę to za 25, a w Kiku, znaczy no w Kiku to chyba nie ma takich tych rzeczy takich bardzo, tak powiem, bardzo oryginalnych, powiedzmy Puma Adidas, oprócz tego, że szty w Chinach, prawda? Okej, moi drodzy, pozdrawiam, pozdrawiam, żegnam się i cieszę się, że jesteście, tak. Umiesz liczyć, licz na siebie i kreuj siebie, kreuj sobie codziennie rano uśmiech. Codziennie rano jesteśmy, a my jesteśmy z tobą. Tu na kanale jesteśmy. Pa! Mariola, idę zrobić kawę i będę piła razem z tobą. I z tymi wszystkimi, którzy będą z nami pili kawę. Pa!